Z Ewangelii według świętego Łukasza. Ci, którzy szli z przodu, nalegali, by zamilkł, ale on jeszcze głośniej krzyczał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Trudno wytłumaczyć ludzi, którzy widząc żebraka, nieszczęśliwego człowieka, wykrzykującego swoje modlitwy, postanawiają go uciszyć. Czy jest w tym jakaś złośliwość, czy może po prostu bardzo im przeszkadzał, czy spodziewali się być może, że jeśli Jezus udzieli łaski temu bezwartościowemu człowiekowi, to zabraknie łaski dla nich, może sami chcieli coś ugrać, a on im swoimi modlitwami przeszkadzał. Sytuacja i stanowisko nie do zrozumienia, nie do wytłumaczenia. Z tego wszystkiego jednak ważne jest to, że Jezus ten uparty krzyk usłyszał. I znam mnóstwo ludzi, ale sam także jestem jednym z nich. Jestem jednym z tych ludzi, którzy w sytuacjach najbardziej dramatycznych krzyczą w środku w sobie głośno: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I mogę dać świadectwo, że ten krzyk nie raz i nie dwa po prostu uratował mi życie. Do zobaczenia jutro.